Dziękujemy bardzo. W takim razie zagramy taki ostatni numer. Z tym, że te kulisy są tak małe, że kolega nie ma szans tam znaleźć ubrań swoich teraz. Więc proszę mu wybaczyć za ten lekki negliż. Niezamierzony. Właściwie możesz już wejść. No powiedz o programie, o tym. Tak. Odśwież się jakoś. Przypudruj nosek. Ten numer, który Państwo zobaczą, został napisany do programu, który nazywał się Trzy Kolory Moro. No zdążył, no proszę. Cały! Trzy Kolory Moro. Ten program, jak to wojskowy, okazał się niewypałem. Sam numer, który Państwu teraz zagramy, był pisany jako numer na bis, więc, że tak powiem, grany nie był. A jako, że to był numer ciężkiego kalibru, po prostu miał na celu wymieść ludzi już z sali zupełnie. Totalnie. Ale jak zaczniemy tak pod koniec, już sala pusta, tak, po prostu zgliszcza, ruiny. Ale do tego nie doszło, bo te poprzednie skecze już spowodowały, że ludzie... Że tak, no ale na jednym występie zaśmiało nam się krzesło, bo samo zostało, także nie wiem, czy z litości. Zobaczymy. Więc zanim rozpoczniemy ten numer tutaj... Myślę, że nawet to bardziej adekwatny jest numerek. Myślę, że tak. Może pokaż się Państwu, tutaj przejść po ławce. Proszę bardzo, czarne, białe, bardzo modne w tym sezonie. Czarne, białe i różowe. Zanim rozpoczniemy ten numer, wykonamy taki świetny aktorski manewr. Ten manewr wychodzi nam najlepiej, numer już troszeczkę gorzej. A mianowicie zrobimy dwa kroki w tył, pięknie przedzierzgniemy się w postaci sceniczne. Nie przedzierzgniemy się w ścianę. Po czym wrócimy i rewelacyjnie gramy i po prostu wymiatamy. Już? Mhm. Mhm. Powiem ci... Tak, rzucamy, rzucamy i rzucamy. Nic! Lepiej bym tego nie ujął. No, ale co chcesz, no? Najlepszy polski sprzęt. No słuchaj, no. Jak my mamy zabijać? Granatami z Biedronki? Ciesz się. I tak mamy dobrze, komandosi dostali karabiny z Leader Price'a. Szybciej zabija smalec z Leader Price'a. Słuchaj, we Włoszech na oddziały policji mówi się karabinieri, tak? A jak my mamy mówić o sobie, co? Atrappo? Jak trafisz tego gościa w okularach, 4 punkty. A trafisz go bez, to 2. Ale powiem ci, ostatnio mi jeden wybuchł. Co? A, w plecaku. No, to już drugi. A? Pierwszy był na ciężarówce. A dobrze, że się nic nie stało. No. Ale powiem ci, jest noc. To dobrze. Może się nie zorientują, że stoimy 1,5 metra pod ich okopem. Albo sobie pomyślą, że im... Orzechy na hełmy spadają. Na pustyni? No co, mogą być orzechy laskowe, to mogą być i pustynne, nie? W zasadzie. Ale powiem ci, jak tak patrzę na naszą skuteczność, to my ich chyba szybciej ukamienujemy. Dziękuję bardzo, kabaret No Name z Rybnika.